Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o czym wszyscy lubią najbardziej rozmawiać o pieniądzach. Chciałabym raz na zawsze zdementować fakt, że zero waste i ekologiczny styl życia to zabawa dla młodych, bogatych dziewczynek z dużych miast. Skupię się dzisiaj wyłącznie na obliczeniu oszczędności, jakie może wygenerować wprowadzenie sześciu ekozmian w gospodarstwie domowym. I gospodarstwo domowe to umie. Dwie dorosłe osoby. Będę bazowała na własnych doświadczeniach oraz na statystykach znalezionych w internecie. Oczywiście wiem, każdy ma swoje indywidualne doświadczenia, i to jest piękne, i na pewno nie zawahacie się o tym napisać w komentarzach. Wszystkie linki do obliczeń i do statystyk znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem. Zaczynamy! I jeszcze jedna ultra istotna rzecz. Wszystkie oszczędności będą pokazane w perspektywie jednego roku i w perspektywie 10 lat, ponieważ inwestycja z roku na rok procentuje i uważam, że takie porównanie okresów daje szerszy obraz. Woda z kranu w Unii Europejskiej jest zdatna do picia. Z takiego wychodzę z założenia. Przyjmuje również cenę jednej z najtańszych wód mineralnych dostępnych na rynku. Mianowicie jest to saguaro z rozlidera. Oczywiście, jeżeli będziecie kupować droższą wodę mineralną, to koszty wzrosną. Gospodarstwo domowe, jak już powiedziałam, składa się z dwóch dorosłych osób. Zakładam, że każda z tych osób wypija minimum 1,5 litra wody dziennie. Wiem, że bywa różnie, ale takie są zalecenia. Teraz tak, mamy trzy możliwości. Pierwsza z nich jest to, że pijemy samą wodę mineralną. Druga jest taka, że pijemy wodę przefiltrowaną z banka filtrującego. A trzecia jest taka, że pijemy po prostu bezpośrednio z kranu kranówkę. I teraz tak, te, żeby jakoś porównać, to te trzy możliwości dają nam dwie opcje porównawcze. Pierwsza opcja to woda mineralna kontra woda z dzbanka filtrującego. Jeżeli chodzi o wodę mineralną, to biorę pod uwagę koszt wody Saguaro z Lidla. Natomiast jeżeli chodzi o dzbanek filtrujący, to podliczyłam dzbanek Dafi, który jest moim zdaniem dość dostępny. W Polsce, i do tego oczywiście doliczam filtry. Poszukałam, że jeden filtr może przefiltrować 150 litrów wody. I w koszt y, picia wody z dzbanka filtrującego wliczam też koszt kradówki, którą trzeba przefiltrować. Jeżeli chodzi o okres 10 lat, to do kosztów wliczyłam dwa razy dzbanek, ponieważ w ciągu 10 lat dzbanek może nam się zgubić, lub potuć. No, to nie jest nic dziwnego. I teraz tak. Rezygnując z wody mineralnej na rzecz wody z banka filtrującego, możemy zaoszczędzić 935 ,58 zł 58 groszy na rok i 9755,35 zł 35 groszy na okres 10 lat. I teraz weźmy pod uwagę drugą opcję, która jest jeszcze bardziej spektakularna, mianowicie chodzi o porównanie picia wody mineralnej kontra picia wody bezpośrednio z kranu. Średnia cena Metra sześciennego, czyli 1000 litrów wody z kranu w Polsce do 10 zł, liczając w to oczywiście już koszt ścieków. I teraz, pijąc kranówkę i rezygnując z mineralnej, jesteśmy w stanie zaoszczędzić w rok 1073 zł i 10 groszy, a w okresie 10 lat 10 730 zł 60 groszy. Wow. W filmie poświęconym maszynce wielorazowej mówiłam o tym, że jednorazowe plastikowe maszynki mogą być jedną z najbardziej śmieciogennych rzeczy w naszej łazience. Dzisiaj, po wielu miesiącach od nagrania tego filmiku, nadal uważam, że jest całkiem spoko. I jeżeli ktoś zastanawia się nad wielorazową maszynką, nie wie z czym to się je, nie wie jak się z tym obchodzić, nie wie jakie są koszty, bardzo polecam obejrzeć ten film, bo jak już powiedziałam jest całkiem spoko. Zakładam, że w moich obliczeniach oszczędnościowych, że jedną żyletkę wielorazową, zarówno jak i jednorazówkę można użyć sześć razy. Jest to wynik, który wyszedł z profesjonalnego testu przeprowadzonego przez ludzi, którzy się na tym znają, z bloga Czas Dżentelmenów. Jeżeli chodzi o koszty maszynek, to przyjęłam koszt średniopółkowej, stalowej maszynki Wilkinsona, która jest dostępna w Rosmanie, i analogicznie przyjęłam też jednorazówkę Wilkinsona. Jeżeli chodzi o żyletki, zakładam, że kupujemy je w wielopaku i przyjęłam pod, wzięłam pod uwagę. Żyletki firmy Astra. Jeżeli chodzi o częstotliwość golenia, no bo to też musiałam jakoś założyć, założyłam, że golimy się średnio trzy razy w tygodniu. I tak, kupując maszynkę wielorazową, stalową i rezygnując z jednorazówek, jesteśmy w stanie zaoszczędzić w rok 56 zł, więc koszt zakupu zwraca się już po roku. Natomiast w perspektywie 10 lat jesteśmy w stanie zaoszczędzić 1190 zł. I teraz tak, Możecie się zastanawiać, ile żyje maszynka, jeżeli nie oglądaliście mojego filmu o maszynce wielorazowej i czy w perspektywie 10 lat nie trzeba jej wymienić. Otóż znalazłam informację, że niektórzy używają maszynek ponad 100-letnich i te maszynki są nadal sprawne, więc przy prawidłowej eksploatacji maszynka wielorazowa może przeżyć Was w sumie jak wszystkie jednorazówki z plastiku, które kiedykolwiek używaliście w ciągu Waszego życia. W ciągu swojego życia kobieta ma okres między 350 a 450 razy i w tym czasie zużyje 130 kg jednorazowych środków do higieny intymnej. Oczywiście te jednorazowe środki mają swoje wielorazowe ekologiczne odpowiedniki bądź zamienniki. Ja biorę dzisiaj pod uwagę ekologiczny zamiennik, który znam najdłużej jest to kubeczek menstruacyjny. Założenia są bardzo proste. Kobieta krwawi średnio 12 razy w roku. Zakładam, że na jeden okres zużyje średnio 15 tamponów i 20 podpasek, czyli po jednej paczce. Jeżeli chodzi o cenę za paczkę tamponów bądź podpasek, są one bardzo różne. Jak sprawdziłam, wahają się od kilku złotych za opakowanie do nawet kilkudziesięciu za te jednorazowe środki, które na przykład wykonane są z bawełny organicznej. Ja przyjęłam średnią cenę 7 złotych za opakowanie. Natomiast jeżeli chodzi o koszt kubeczka, to przyjęłam cenę 100 złotych. Za tę cenę możecie dostać jakikolwiek certyfikowany kubeczek. No wiadomo, są droższe, ale większość. Mm, Domknie się w tej kwocie i błagam dziewczyny, jeżeli chcecie spróbować, to nie kupujcie kubeczka z AliExpress. No, nie uwierzę, że boczna linia produkcyjna zachowuje te same standardy, co kubeczek, który posiada certyfikaty. Warto zaoszczędzić i zainwestować w coś, co jest od sprawdzonego producenta i spełnia wszystkie normy. Przecież to jest coś, co wkładamy praktycznie do środka ciała. Jeżeli chodzi o okres 10 lat, to zakładam, że kupujemy kubeczek raz, ponieważ większość producentów sugeruje, żeby kubeczek wymieniać co 10 lat. I tak, kupując, inwestując w kubeczek, jesteśmy w stanie w rok zaoszczędzić 27 zł, więc inwestycja znowu zwraca się po roku. Natomiast w kolejnych 10 latach jesteśmy w stanie zaoszczędzić 1160 zł. I po raz kolejny widać, że inwestycja z roku na rok Coraz bardziej prezentuje. Czas życia foliówki to średnio 15 minut. Ze względu na niski koszt produkcji oraz małą wytrzymałość, zwykle używa się je jednorazowo. Na świecie co roku zużywa się od 3 do 5 bilionów sztuk jednorazówek. To 160 tysięcy jednorazówek na każdą sekundę. W 2018 roku przeciętny Polak zużył około 490 foliówek na głowę. Tak wiem, kupując mocniejszą. Torbę możemy jej użyć wielokrotnie, jednak ja na potrzebę tej statystyki i tych obliczeń oraz... Przez to, co zaobserwowałam w sklepie, zakładam, że przy każdych zakupach kupujemy najtańszą foliówkę dostępną na rynku, a jest to koszt 25 groszy, a na zakupy chodzimy 3 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o eko-zamiennik, to zakładam, że kupujemy bawełnianą torbę, taką polskiej produkcji można już dostać za 6 zł. No oczywiście nie oszukujmy się, pewnie każdy z nas ma taką bawełnianą, wielorazową torbę w domu, no ale żeby nie przekłamywać, obliczeń przyjęłam, że na rok kupujemy taką jedną bawełnianą torbę, na okres 10 lat kupujemy takie dwie bawełniane torby. I rezygnując z najtańszych foliówek, w ogóle z foliówek jakichkolwiek do pakowania zakupów, zaoszczędzimy w pierwszym roku 33 zł, a w 10 latach w okresie 10 lat zaoszczędzimy 378 zł. No nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale Lepiej mieć niż Niemiec. Znalazłam informację, że przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych zużywa około półtorej rolki ręcznika papierowego na tydzień, co daje 78 rolek na rok. Niestety nie mam doświadczeń i nie znalazłam polskich statystyk, ale to, co znalazłam na pewnym forum, potwierdza tę tendencję. Co lepiej, niektórzy używają jednej rolki na jeden dzień. No ale nie bądźmy skrajnie i zakładam, że tutaj zużywamy 78 rolek rocznie, co daje półtorej rolki na tydzień. Jeżeli chodzi o eko -alternatywę, to zakładam, że używamy wielorazowych szmatek, które sami zrobiliśmy i liczę, że jest to koszt 0 złotych. Tutaj na tym filmiku pokazuję jak robię moje szmatki. Są to szmatki ze starego prześcieradła. Nawet ich niczym nie oprzywam, nie potrzeba maszyny iglnicji niczego, nic, a piorę je ze zwykłym praniem, więc nawet koszt eksploatacji jest zerowy. Polecam spróbować czegoś takiego. I teraz przejdźmy do sedna. Zrezygnując z ręczników papierowych, jesteśmy w stanie w rok zaoszczędzić 124 zł groszy i 1248 zł w perspektywie 10 lat. I tu nie chodzi tylko o nasz portfel, ale o to, że produkcja bielonego chemicznie papieru jest bardzo uciążliwa dla środowiska i mówię tutaj o tym w tym filmie Akurat film jest o papierze toaletowym, no ale produkcja ręczników papierowych i papieru toaletowego wygląda bardzo podobnie. Co lepiej, yy, większość ręczników papierowych jest wylona tak jak już mamy do wyboru yy, ekopapier yy, z wtórnej pulpy, yy, tak z ręcznikami chyba jest problem. Na koniec coś, co pewnie nie mieści się w głowie wielu osób, ale nie używam worków na śmieci. U nas w Gminie dzielimy śmieci na 5 frakcji, po prostu schodzimy z naszymi pojemnikami do zbiorczego pojemnika i wysypujemy śmieci luzem do zbiorczego pojemnika, wracamy, e, lekko je opukujemy, albo i nie, no bo pojemnik po papierze czy plastiku no, nie brudzi się, nie jest to konieczne. Dla mnie idea kupowania plastikowego worka. Który, w który wrzucę śmieci, który zaraz stanie się odpadem, jest po prostu absurdalna i dla mnie jest to brak szacunku dla pieniądza. Jeżeli chodzi o założenia, to musiałam przyjąć jakąś ilość odpadów, którą wytwarza gospodarstwo domowe, i znalazłam pewną uchwałę gminy, która zakłada, że Średni, przeciętny człowiek produkuje 50 litrów odpadów na tydzień. Zakładam dla obliczeń, że te 50 litrów wrzucamy do jednego wora, ponieważ bardzo trudno mi było to w obliczeniach podzielić na frakcje. W praktyce wyszłoby to jeszcze więcej, jeszcze drożej, ponieważ to nie jest tak, że jak mamy worek 35-litrowy, to zapełnimy go na maksa i wyrzucamy jak się zapełni, bo czasami niektóre śmieci, np. bio, trzeba wyrzucić wcześniej. I teraz tak, rezygnując z worków w czasie jednego roku możemy zaoszczędzić 19,31, natomiast rezygnując na 10 lat jesteśmy w stanie zaoszczędzić 193 zł. Nie jest to może spektakularna kwota, ale pomyślcie, że te 193 zł wydajecie na worki na śmieci jeżeli chodzi o wyrzucanie śmieci luzem, to właśnie mi się przypomniało, że nawet jest u nas takie zalecenie firmy, która wywozi śmieci, żeby odpady bio wrzucać luzem, a nie do plastikowego worka. Wnioski są takie, a cyfry nie kłamią, że w ciągu roku od wprowadzenia tych sześciu ekozmian jesteśmy w stanie zaoszczędzić 1333 zł, natomiast w perspektywie 10 lat niespełna 15 tysięcy. A Wprowadzenie tych sześciu ekozmian wymaga przeważnie przełamania schematów, przełamania stereotypowego myślenia i zastąpienia wielu jednorazówek rzeczami wielorazowego użytku. Jestem ciekawa, czy Wy zauważyliście nagły przepływ gotówki w swoich portfelach, kiedy zaczęliście żyć less waste. Podzielcie się tym. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i poświęcimy czas do następnego filmiku. Pa!